Co to jest WIBOR? WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Mówiąc najprościej, WIBOR to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. To poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać w innych bankach środki pieniężne, czyli depozyty na określony czas. WIBOR jest wskaźnikiem zmiennym, ustalanym codziennie i ma kluczowe znaczenie dla rynku finansowego. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark. Wskaźnik referencyjny WIBOR ustalany jest podczas tak zwanego fixingu. Fixing odbywa się w każdy dzień roboczy o godzinie 11. Zgłaszane są wtedy stopy procentowe, po jakich banki składają depozyty na rynku międzybankowym. Wyciąga się z nich średnią i to stanowi bazę dla wskaźnika referencyjnego WIBOR. Proces ten jest stale monitorowany i nadzorowany. WIBOR występuje w różnych wariantach. Najczęściej spotykane wskaźniki w umowach kredytowych to WIBOR 3M i 6M. Symbole oznaczają okres, na jaki banki mogłyby składać depozyty w innych bankach. Wysokość WIBOR ma wpływ na nasze kredyty hipoteczne. Im wyższy WIBOR, tym wyższe raty. WIBOR zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem WIRON. Powodem są zmiany zachodzące na rynkach finansowych i chęć dostosowania rynku polskiego do trendów międzynarodowych, nie zaś chęć zmiany kosztów kredytów. Więcej informacji o WIBORze i jego aktualnym poziomie znajdziemy na stronie www.gpwbenchmark.pl.